Witajcie! Dziś przychodzę do Was z takim wyzwaniem, można by powiedzieć. Makeup, no makeup. Tak to się nazywa. I książkowo powinno to wyglądać w ten sposób, że mamy dosłownie twarz muśniętą, tak jak w naturalny sposób, po prostu taką świeżością. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że pierwotnie, kiedy wykonałam ten makijaż na sobie, chcąc właśnie zobaczyć, jak taki no make-up będzie wyglądał na mnie, bo ja, jak wiecie, lubię mieć dość mocno zaakcentowane i oczy, i brwi, i kości policzkowe, więc chciałam po prostu zobaczyć, jak to by było i tak dalej. No i pierwotna moja wersja była taka, że też zaakcentowałam właśnie uliczki bronzerem, zrobiłam normalnie brwi, szczerze powiedziawszy, namalowałam kreskę, dlatego że bez niej po prostu totalnie się źle czuję. No ale później w wyniku podsłyszenia też kilku rad i zagłębienia się troszeczkę w ten temat, przeanalizowałam to i stwierdziłam, że chcę Wam pokazać taki typowo książkowy, schematyczny no make-up i właśnie go wykonałam. Jeszcze jedna ważna rzecz, makijaż no make-up z definicji ma służyć tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy podkreśliły naturę, żebyśmy po prostu podkreśliły nasze atuty, żebyśmy ewentualnie delikatnie wyrównały kolory skóry i nadały tej skórze takiej promienistości i świeżości. I tak naprawdę myślę, że udało mi się to osiągnąć, więc jeżeli jesteście ciekawe, w jaki sposób to zrobiłam, jakich kosmetyków do tego użyłam, ilu kosmetyków, w jakich ilościach i tak naprawdę ile czasu mi to zajęło, bo to jest hit, że to zajęło bardzo mało czasu, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania. Kiedy mamy już oczyszczoną skórę, ważną rzeczą w makijażu no make-up make-up w moim odczuciu jest to, żeby porządnie nawilżyć skórę kremem nawilżającym, więc ja mam tutaj przy sobie krem, którego właśnie używam. Jest to też krem, który testuję właśnie z ostatniego Shiny Boxa i powiem Wam szczerze, że jak na razie mi się super sprawdza i jeszcze wcześniej tak naprawdę chyba nigdy nie miałam do czynienia z aż tak fajnym kremem. Jest to krem Dermica Pharmatherapy Hydratic Dzień Noc Emulsja do nawilżania i łagodzenia. Ja ten krem sobie nakładam na całą twarz. Powiem Wam, że jest to taka kapitalna baza pod makijaż. Krem ten bardzo fajnie nawilża moją skórę. Ja go nakładam na całą twarz, w okolice oczu, na czoło. I od razu czuję właśnie taką fajną ulgę tuż po nałożeniu tego kremu. Następnym krokiem, zaraz po tym, kiedy nasz krem na dzień wchłonie się porządnie w naszą skórę, warto mieć przy sobie podkład do takiego właśnie makijażu no make-up, który nie będzie obciążał naszej skóry, który będzie ją rozświetlał. Ale teraz już też jest kwestia dowolna, zależy też jaką macie cerę. Ja ogólnie lubię mieć matową skórę, nie lubię jak mi się cokolwiek świeci, więc ja akurat wzięłam ze sobą podkład, który jest akurat najbardziej też dopasowany do mojego koloru skóry. Jest to podkład z Liren City Matte. Dajcie znać, czy chcecie test na żywo tego podkładu, bo jeszcze o nim Wam nie mówiłam i go nie testowałam przy Was. A jest stosunkowo niedawno ze mną. I ten podkład sobie nakładam tak, wiecie, no tak jak podkład, no punktowo najpierw, jak mnie znacie, to wiecie, że ja tak zawsze nakładam. Nakładam sobie punktowo na całą twarz. I za chwileczkę sobie będę to rozcierała gąbeczką, która jest wilgotna. A dlaczego gąbeczką? Dlatego, że właśnie w tego typu makijażu no make-up zależy nam na tym, żeby dosłownie musnąć tylko tą skórę podkładem. No, nie ma on na celu ukrycia wszelkich niedoskonałości, ma na celu tylko i wyłącznie wyrównanie kolorytu, więc nie liczmy na to, że cokolwiek uda nam się zakryć w ten sposób większego. No ja sobie tak nakładam i wklepuję. Właśnie po to, żeby tylko i wyłącznie wyrównać ten koloryt, nie żeby zamaskować jakieś większe niedoskonałości. Możecie tutaj dowolnie użyć albo gąbeczki takie jak ja, zwykłej gąbeczki z Rossmana, albo gąbeczki typu Beauty Blender, w zależności od tego, czego używacie lub z czym Wam się wygodniej pracuje. Koloryt mojej skóry, jak widzicie, jest już w miarę wyrównany. Ten podkład ma ten plus, że ma żółte odcienie, w związku z czym bardzo fajnie właśnie niweluje wszelkiego rodzaju
przebarwienia na mojej skórze i też fajnie się właśnie komponuje z resztą ciała, bo jak mogliście zauważyć, moja cera ma odcień taki oliwkowy, więc tutaj żółte tony bardzo fajnie to właśnie niwelują i fajnie jakoś tak zgrywają, można tak powiedzieć, tą twarz z resztą ciała. No i teraz tak, w zależności od tego, co preferujecie. Ja myślę, że na dzień tego typu krycie jest całkiem spoko, więc jedyne, co tutaj musimy zrobić teraz, to skorygować cienie pod oczami, dlatego że makijaż no make-up ma być makijażem również, oprócz tego, że ma być mało widoczny, to ma być bardzo świeży, więc sobie aplikujemy korektor pod oczy, tak jak zawsze. I nakładamy go również na powiekę, żeby wyrównać kolory powieki. I paluszkiem rozcieram sobie najpierw korektor jako bazę pod późniejsze rozświetlające takie jasne cienie. I paluszkiem wklepuję sobie ten korektor pod oczy. I resztę komponuję i zgrywam ze sobą z resztą twarzy właśnie przy pomocy znowu tej gąbeczki. Nie wiem jak Wy, ale ja sądzę, że ta twarz wygląda całkiem spoko, jak na to, że jest na niej naprawdę tak niewiele. No i teraz standardowo wykonam czynność zagruntowania tych produktów. Ale wyjątkowo, w związku z tym, że jest to właśnie makijaż no make-up, czyli nie chcemy, żeby jakiekolwiek kosmetyki były widoczne, to tylko gruntuję sobie powiekę właśnie pudrem transparentnym, żeby mi się tutaj nie rolował ten korektor, żeby ten koloryk był właśnie cały czas taki wyrównany. Czyli wykonuję dokładnie tą czynność, którą wykonuję po prostu zawsze i wykonuję to pędzelkiem Real Techniques Setting Brush. I lekko matowię te okolice pod oczami, żeby tutaj nie tworzyło się takie sztuczne załamanie właśnie światło, żeby nam tutaj się nie załamywało w miejscu, gdzie się ten korektor powiedzmy błyszczy. No i można sobie delikatnie zmatowić strefę T, ale reszty twarzy nie matowię, w ogóle jej nie ruszam ze względu na to, że właśnie chcemy tutaj mieć jak najmniej kosmetyków i chcemy mieć jak najnaturalniejszy look. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o twarz i przygotowanie twarzy, to makijaż no make-up widzę tylko tyle na ten temat. I jedyną czynnością, którą jeszcze wykonam i która jest jakby dopuszczalna w takim książkowym makijażu no make-up, to właśnie jest róż. Ja użyję różu, który właśnie w fajny taki sposób nada świeżości skórze, ale też nałożę go nie za dużo, żeby właśnie nie wyglądał w żaden nienaturalny sposób. I biorę do tego celu pędzelek z Hakuro H21 i delikatnie muskam, dosłownie po prostu policzki. I na szczyty kości policzkowych nakładam odrobinkę rozświetlacza. I na nos. I na łuk kupidyna. I makijaż twarzy jest gotowy. Na tym etapie można powiedzieć, że to już wszystko. Teraz na szybko przejdziemy do makijażu brwi i do makijażu oka oraz ust. Jak widzicie, moje brwi wyglądają naturalnie całkiem ok, w związku z czym one nie wymagają dużej ingerencji, jeżeli chodzi ogólnie o makijaż. I ja tylko i wyłącznie to, co zrobię, to wyczeszę nadmiar produktu, który ewentualnie mógł mi się tutaj dostać właśnie w okolice moich włosków na brwiach. Wyczeszę delikatnie, w taki sposób też ułożę, jakby nadam kształtu tym włoskom. I jedyne, słuchajcie, co zrobię, to użyję żelu do brwi, który za chwileczkę muszę gdzieś wynaleźć tutaj. I ja używam żelu z Catrice Lash Brow Designer i po prostu przeczeszę te włoski, żeby one po prostu się trzymały, wiecie o co chodzi. Nie będą wypełnione w żaden sposób, ale też no wyglądają całkiem spoko, więc nie wymagają tego. I płynnie przechodzimy, bardzo szybki makijaż, słuchajcie, no make-up. I płynnie przechodzimy właśnie teraz do makijażu oka
Ja sobie odrobinkę paluszkiem nałożę tutaj w kącikach, żeby sobie rozświetlić kąciki wewnętrzne. Dosłownie, jak widzicie, to jest po prostu makijaż totalnie dla każdego, nawet dla tego, kto nie ma ani jednego pędzla. I kto nawet uważa, że nie ma żadnych umiejętności, bo to po prostu jest w stanie zrobić każdy. Tylko troszeczkę sobie nadmiar wyczeszę. Pędzelkiem zaczeszę, jakby tak można powiedzieć, na resztę powieki. Jedyne co zrobię, to wymodeluję sobie załamanie powieki bardzo naturalnym odcieniem ciepłego brązu. Tak, żeby to oko bardziej otworzyć. I w tym celu używam pędzelka z Zoewy. Jest to pędzelek Luxe Soft Crease 221. W taki bardzo delikatny sposób modelujemy sobie tutaj właśnie troszeczkę powyżej załamania powieki naszego naturalnego. Dzięki czemu właśnie otworzymy sobie optycznie oko, a jednocześnie też nie będzie to w ogóle widoczne. I ostatnia czynność, przedostatnia, przepraszam, to podkręcenie rzęs zalotką. Jest to dopuszczalna czynność w makijażu No Makeup. Nikt jej jeszcze chyba nie zabronił. I rzęsy, które są podkręcone zalotką, podkreślę delikatnie. I tutaj też jest istotne, że w książkowej wersji makijażu No Makeup Makeup warto skupić się na tym, że kiedy tuszujemy rzęsy, żeby one nie były wytuszowane w naszym takim pojęciu codziennym nawet, tylko żeby były dosłownie muśnięte tym tuszem, więc ja po prostu przejadę te rzęsy dosłownie parę razy tak, żeby tylko po prostu zostały widoczne. Ja mam też bardzo krótkie rzęsy, więc u mnie naprawdę trzeba by się było napracować, żeby było jakoś mega nie widać, ale dla tych z Was, które mają naturalnie długie rzęsy, to myślę, że nawet takie muśnięcie ich parę razy da już i tak efekt wow. No i ostatnią czynnością będzie pomalowanie ust jakąś w miarę taką cielistą pomadką. Ja akurat w tym celu użyję pomadki z Catrice w kolorze 090 Better Than Nude. Jak widzicie, ona ma taki naprawdę taki naturalny kolor, że chyba Better Than Nude właśnie, czyli bardziej niż naturalny, niż taki neutralny. Ona jest naprawdę fajna na dzień, bo ona też ma fajną taką masełkowatą konsystencję, dzięki czemu ona też właśnie odżywia nasze usta po prostu. No i to by było na tyle. Słuchajcie, no po prostu mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o prędkość, mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o naturalność. Moje drogie, jeżeli Wam się ten makijaż spodobał, jeżeli polubiłyście wersję mojej interpretacji, wersji No Makeup Makeup, to zachęcam Was do klikania kciuka w górę. Będzie to dla mnie zachęta do dalszej pracy i do realizowania miliona pomysłów. Mam nadzieję, że również podsuniecie mi jakieś może pomysły na następne filmiki, bo również oprócz swoich pomysłów chciałabym chętnie zrealizować coś, co Wam się może przydać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka. Pa!